Choć historia II wojny światowej jest jednym z najpoczytniejszych tematów, to wciąż niektóre jej wątki są pomijane lub uznawane za nieistotne. Prawda może być jednak inna, szczególnie wtedy, gdy przyjrzymy się z bliska kwestiom, które na pierwszy rzut oka sprawiały wrażenie drugorzędnych. I tak właśnie jest z Islandią. Co się działo w tym małym kraju, gdy świat trwał w wojennej zawierusze? Jakie plany co do wyspy miał Hitler oraz dlaczego Niemcy chcieli stworzyć na Islandii prawdziwą hodowlę Aryjczyków? Czy aliantom udało się tę koncepcję zatrzymać? Dlaczego Islandczycy w początkowej fazie wojny nie znosili Amerykanów? Nie przedłużajmy. Przed Wami jeden z najciekawszych, choć rzadko poruszanych wątków II wojny światowej. Byśmy mogli na spokojnie omówić rolę Islandii podczas zmagań wojennych, to warto przypomnieć sobie kulisy inwazji na Skandynawię. Odcinek na ten temat znajdziecie na naszym kanale, dlatego nie będziemy teraz do tego wracać. Skupmy się teraz na samej wyspie. Islandia po I wojnie światowej zawarła unię personalną z Danią. W latach 20. umocniła jednak własną suwerenność, a konstytucja ustanowiła parlament i rząd jako odrębne instytucje wyspy. Jest ona położona daleko na zachód od Norwegii. Jej położenie sprawia, że bardzo podobne odległości dzielą ją tak od Wielkiej Brytanii, jak również od Norwegii. Jest to istotne w kontekście tego, co wydarzy się później. Islandia na początku wojny ogłosiła neutralność. Tamtejsza ludność musiała zdawać sobie sprawę, że jakiekolwiek natarcie na wyspę zakończyłoby się dla Islandczyków klęską, gdyż kraj ten praktycznie nie dysponował siłami zbrojnymi. W kwietniu 1940 roku Hitler rozpoczął inwazję na kraje skandynawskie, Danię i Norwegię, ale już wtedy bacznie przyglądał się też Islandii. Pytanie, po co Hitlerowi był potrzebny ten niewielki skrawek terytorium na Atlantyku. Przyczyny są dwie: polityczno-wojskowa oraz ideologiczna. Pierwsza to strategiczne położenie wyspy. Już na pierwszy rzut oka widać, że zajęcie Islandii może tylko pomóc Niemcom w okrążaniu Wielkiej Brytanii. W przyszłej wojnie Hitler mógł zorganizować atak na Brytyjczyków zarówno z Francji, Norwegii i właśnie z Islandii. Ważna była również rola wyspy jako istotnego szlaku komunikacyjnego między Ameryką a Europą. W walce o panowanie nad Atlantykiem rola Islandii była kluczowa tak dla Niemców, jak i aliantów. Ale była też druga przyczyna, dla której Führer zapragnął podboju wyspy. Kryje się za nią zbrodnicza ideologia nazizmu. Mieszkańców Islandii naziści traktowali jako rasowo czystych, prawdziwą kwintesencję aryjskiej rasy, potomków wikingów i twórców nordyckiej kultury. Niemcy zakładali, że wyspa przez 1000 lat była w znacznej mierze odseparowana od reszty świata. Dzięki temu zachowała swój język oraz, jak twierdzili naziści, najczystsze elementy rasy aryjskiej. Propaganda III Rzeszy próbowała utrwalać taki wizerunek Islandczyków, a centralnym ośrodkiem tej propagandy była ambasada niemiecka w Islandii. Wśród osób, które najbardziej odjechały z tymi szokującymi nawet dla samych Islandczyków teoriami, był niejaki Otto Rahn. Był on fanatycznym poszukiwaczem świętego Graala, a swoimi obsesjami zaraził m.in. samego Heinricha Himmlera. Pomimo swojej homoseksualnej orientacji, Rahn szybko wstąpił do SS i za chwilę razem z Himmlerem szukali swojego Graala po świecie. To właśnie Rahn wspominał, jak jeszcze przed wojną SS miało zorganizować wyprawę do Islandii, gdzie Niemcy prawdopodobnie szukali śladów po mistycznej wyspie Thule. Jak zatem widać, przyczyn tak politycznych, jak i wykrzywionych ideologicznie, do zajęcia Islandii przez III Rzeszę nie brakowało. Nazistom trudno było znaleźć na wyspie mieszkańców chętnych do poparcia ideologii. Choć istniała w Islandii jawnie prohitlerowska partia nacjonalistyczna, to jej jedynym sukcesem było zdobycie niespełna 3% głosów w wyborach do władz Reykjaviku. Partia ta nigdy też nie dostała się do parlamentu. Gdy Niemcy zaatakowały Danię i ruszyły na podbój Norwegii, przejęci tym faktem Brytyjczycy próbowali ratować co się da, wiedząc, że te dwa kraje mogą już być stracone. Dlatego alianci słusznie dostrzegali konieczność zajęcia Islandii, zanim zrobią to Niemcy. Mieszkańcy wyspy formalnie wysunęli protest przeciwko jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz, ale Brytyjczyków niewiele to interesowało. Zajęli oni wyspę, uprzedzając tym samym niemiecką operację Ikar. Inwazja nie była jednak do końca przemyślanie zorganizowana. Oddziały składały się głównie z młodych żołnierzy, mających na swoim koncie najwyżej podstawowe przeszkolenie, realizowane dopiero na pokładzie okrętów zmierzających już do Islandii. Istotną barierą w porozumiewaniu z miejscową ludnością była kompletna nieznajomość językowa z obu stron. Islandia, chcąc
nie chcąc, została ogłoszona strefą wojny. Brytyjczycy założyli tam bazę morską i lotniczą. Problematyczna była jednak nadal istniejąca unia personalna między Islandią a Danią. Sytuacja była o tyle trudna, że Dania została podbita przez Niemców, ale Islandia nie uznała nowych prohitlerowskich władz w Kopenhadze. Dlatego w maju 1941 roku islandzki parlament uznał, że duńska metropolia nie może wypełnić swoich obowiązków wobec Islandii i unia personalna musi zostać unieważniona. Na stanowisko regenta państwa islandzkiego powołano Sveina Björnssona. Duński parlament nawet nie rozważał protestów, skupiając się bardziej na tym, jak dostosować się do nowych realiów okupacji hitlerowskiej, która, jak się później okaże, była dosyć łagodna, przynajmniej w porównaniu do zbrodni niemieckich w Europie Środkowo-Wschodniej. Brytyjczycy na wyspie nie bawili zbyt długo. W połowie 1941 roku zastąpili ich Amerykanie, co zresztą premier Winston Churchill przyjął z ulgą, gdyż potrzebował swoich żołnierzy w innych miejscach zapalnych wojny. Działania Amerykanów przybliżały Brytyjczyków do wymarzonego sojuszu z USA przeciwko Niemcom. Zajęcie Islandii było ku temu jednym z pierwszych poważniejszych kroków. Stany Zjednoczone miały wkroczyć na wyspę w porozumieniu z władzami Islandii. Prawda jest jednak taka, że owe zaproszenie Amerykanów wymuszono na Islandczykach. Historyk II wojny światowej i specjalista w zakresie walk na Atlantyku Jonathan Dimbleby pisał: owo zaproszenie miało być tylko listkiem figowym pozwalającym Islandii zachować twarz. Władzom w Reykjaviku wyraźnie dano do zrozumienia, że ich zgoda byłaby pożądana, ale nie jest ona bynajmniej warunkiem niezbędnym do zajęcia kraju przez Stany Zjednoczone. Premier Islandii odbył 24 czerwca rozmowę z Churchillem, a zaraz potem wysłał do Roosevelta oficjalne zaproszenie, które, jak się wydaje, zostało naszkicowane w Waszyngtonie i oczywiście skwapliwie przyjęte. W lipcu roku 1941 w Reykjaviku pojawiła się eskadra floty USA. Na wyspę wtargnęło około 40 tysięcy Amerykanów i jest to liczba dosyć wysoka, zważywszy, że w samej Islandii mieszkało nieco ponad 100 tysięcy osób. Mieszkańcom wyspy początkowo trudno było znieść amerykańską obecność. Przyczyną były liczne incydenty, których dopuszczali się żołnierze. Według wielu relacji zbyt pochopnie i nadmiernie naciskali oni za spust, co dotyczyło głównie żołnierzy pełniących służbę wartowniczą. Jeden z takich incydentów opisał amerykański dyplomata Lincoln McVeigh. Pewien człowiek, który przejeżdżał obok posterunku wartowniczego i nie zatrzymał samochodu, stracił przez to życie. Był najwyraźniej pod wpływem alkoholu, a wartownik nie mierzył do niego, lecz wystrzelił w jego kierunku z biodra. Cała sprawa wzbudziła w mieszkańcach wielkie oburzenie i przerażenie. Ten i inne incydenty zrodziły nieufność Islandczyków w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Dowódcy amerykańscy zauważyli, że we znaki dawało się też słabe wyszkolenie żołnierzy. Wielu z nich nie sprzyjał islandzki klimat. Latem słońce potrafiło zachodzić o północy. Zimą wyspa tonęła w ciemności 18 godzin na dobę. To załamywało morale żołnierzy USA, choć w porównaniu do hekatomby na froncie wschodnim nie wydaje się to dotkliwe. Niemcy, choć nie zrezygnowali z zajęcia Islandii w przyszłości, to coraz trudniejsza sytuacja na wschodzie powodowała, że zajęcie wyspy stało się co najwyżej pobożnym życzeniem. Tymczasem w samej Islandii znów zaczęto wracać do układu z Danią. W 1943 roku upłynęło bowiem 25 lat, odkąd Dania i Islandia złączone były unią personalną. Do sprawy miano wrócić rok później. Wówczas w maju, w wyniku referendum, Unia przeszła do historii, a Islandia stała się republiką. Od 1944 roku polityka zagraniczna Islandii będzie skierowana na Waszyngton. Tam też uda się pierwszy prezydent kraju, którym został wspomniany wcześniej Björnsson. Podczas wojny Islandia wydzierżawiła Stanom Zjednoczonym teren pod bazę w Keflaviku. Dzięki amerykańskim inwestycjom gospodarka wyspy nie tylko znacznie się rozwinie, ale zlikwidowane zostanie bezrobocie oraz emigracja. Powojenna historia Islandii nadal będzie ściśle związana z polityką USA oraz NATO, a strategiczne położenie wyspy będzie odgrywało istotną rolę podczas zimnej wojny. Podsumowując, Niemcom nie udało się urządzić na wyspie hodowli Aryjczyków, a alianci ostatecznie ulokowali tam swoje bazy. W obu tych przypadkach, jak już zauważyliście, nikt nie zawracał sobie głowy jakimikolwiek protestami Islandczyków, którzy i tak nie odczuli II wojny światowej, jak mieszkańcy Polski, Rosji czy nawet kolaborującej Francji. Na dziś to już wszystko. Dzięki za Wasze subskrypcje, które pozwalają rozwijać kanał. Dziękujemy także naszym pierwszym patronom za okazane wsparcie. Trzymajcie się i do zobaczenia.